Cześć, z tej strony Tomek, witam Was w kolejnym odcinku Magii Excela, a dzisiaj postanowiłem troszkę powalczyć z datami. Otóż Oliwia przysłała mi takie zadanie, wyzwanie. Posiada listę osób, które przebywają w domu opieki chyba i ma taką listę, gdzie zakres jest zdefiniowany od do, czyli w jakim okresie przebywa dany tutaj pensjonariusz. No i pytanie było następujące, czy można zrobić w tabeli przestawnej, żeby zadać okres i tabela przestawna by nam pokazała, czyli na przykład ilu pensjonariuszy było w marcu. No i okazuje się, że no, tabela przestawna sobie z tym nie poradzi, ale jak to bywa w Excelu, zawsze możemy znaleźć rozwiązanie i tym razem się udało. Jeżeli zatem szukasz inspiracji i chciałbyś zdobyć nowe umiejętności tutaj do radzenia sobie z datami, to zapraszam na dzisiejszy odcinek. Okej, tak zatem wyglądają dane wyjściowe. Ja takie tutaj przygotowałem na potrzeby tego dzisiejszego spotkania. Będę też chciał Wam pokazać, jaki był mój sposób myślenia, ponieważ tutaj musimy troszeczkę poogłówkować. Pierwsze, co zobaczyłem tutaj, to wpadłem na pomysł, żeby napisać tutaj taką funkcję, która by mi zwróciła tutaj takie dane, jak na przykład tak albo nie. Tak? No i tutaj gdzieś bym sobie wprowadził jakiś tam parametr, czyli na przykład od do, tutaj bym sobie wpisał jakąś datę, tak, na przykład 16 września do na przykład 19 września. No i chciałbym tutaj, żeby mi się pojawiło tak i nie. Taki był mój pierwotny zamysł, ale kiedy zacząłem pisać, to nagle się okazało, że zaraz, jest tutaj troszkę dużo przypadków, muszę to troszkę uporządkować. I teraz pokażę Wam schemat, który doprowadził mnie do finalnego rozwiązania. Co tutaj mamy? 1 września, 7 września, tutaj mamy dwie funkcje, min-max. Ja sobie zaznaczyłem, że będę chciał uzyskać informację, kto przebywał w okresie od 1 września do 7 września, czyli mnie interesuje tutaj ten żółty zakres. I teraz zastanawiałem się, zacząłem patrzeć, jakie mamy przypadki. No i teraz mamy tak, na przykład mamy pierwszą tutaj linię siódmą, mamy od 10 września do 13 września, zobaczmy co tutaj jest, czyli skoro tutaj osoba była od 10 września, czyli jest już poza żółtym zakresem. Następna osoba jest na przykład od 27 sierpnia do 30 sierpnia. Tutaj też jest poza zakresem. Natomiast jak zacząłem rozpisywać inne przypadki, to zobaczmy, że w każdym innym przypadku, tutaj na przykład dana osoba rozpoczęła tutaj swój pobyt przed 1 września, skończyła w trakcie, inna osoba w ogóle w trakcie rozpoczęła i w trakcie zakończyła, ktoś mógł rozpocząć i zakończyć gdzieś tutaj dalej. To jest jeszcze szczególny przypadek tutaj, ponieważ nie mamy daty zakończenia, o tym też powiem. I to mi od razu zasugerowało jedno rozwiązanie, że tak naprawdę mamy dwa przypadki, kiedy dana osoba nie znajdzie się w naszym zakresie. Pierwszy przypadek to jest właśnie ten i to jest drugi przypadek. Specjalnie zaznaczyłem go kolorami. No i to już mi ograniczyło ilość rozwiązań. I teraz szukałem logiki, co tutaj powinno być wpisane, żeby wykluczyć ten przypadek. I zobaczmy, co tutaj jest. 10 września i 7 września. I to już mi podało pierwszy parametr, to znaczy, kiedy data rozpoczęcia, ta moja, 10 września, jest większa od daty do, prawda? Od 7 września. Analogicznie tutaj, kiedy data zakończenia, koniec, jest tutaj mniejsza od daty rozpoczęcia mojego okresu. I w ten sposób poszedłem tym torem i zobaczmy, do czego doszedłem. I tutaj wpisałem w tej pierwszej tabeli takie warunki. Jeżeli, i na początku nie uwzględniłem jeszcze tego przypadku tutaj, że jest równe 0, czyli napisałem, jeżeli, i teraz mamy dwa przypadki, czyli lub, jeżeli lub, i teraz musicie to prześledzić sobie dokładnie tą funkcję, to też będzie dla Was wyzwanie. Tu mamy już gotowe rozwiązanie. Jeżeli lub, i teraz mamy przypadek, jeżeli C4 jest mniejsze od H4, czyli tutaj początek mojego okresu, ale jednocześnie C4, czyli data do, musi być większa od zera, to jest pierwszy warunek lub też drugi, kiedy C4, czyli data do, jest większa od
tutaj będzie od H5, tutaj mamy odwołania bezwzględne, to w tych wypadkach zwracam tutaj wartość nie. W każdym innym wypadku tak. I w ten sposób co uzyskałem? Uzyskałem informację, czy w zadanym okresie od 1 lutego do 1 kwietnia dana osoba przebywała. Zobaczmy, jeżeli tu bym napisał 1 marzec, automatycznie tutaj zmieniła się wartość, ponieważ ta osoba, tutaj osoba pracownik 5, piąta była od 2 marca. No i teraz jeżeli zbuduję w ten sposób sobie tabelę przestawną, odświeżę, to automatycznie tutaj uzyskuję informację, kto przebywał w danym okresie. Tutaj jeszcze mam dodany fragmentator, mogę wybrać sobie tak, nie i mam dane gotowe. No ale jak to w życiu bywa, pojawiają się kolejne wyzwania i tutaj Oliwia no, dolała oliwy do ognia i zdała kolejne pytanie, no tak, tak, ale jak zrobić takie rozwiązanie, żeby mi w ogóle pokazało analizę taką liniową, w poszczególnych miesiącach ile było osób, no i nagle się okazało, że musimy troszeczkę to zmodyfikować i poszedłem w kierunku następującego rozwiązania. I tutaj też pokażę wam kilka ciekawostek. Oczywiście wyszedłem z takiego punktu, z takiego rozwiązania, że zastosowałem układ tabeli. Tak, mamy tabelę, zobaczcie, jest projekt tabeli, tabela, a nie, akurat tych nie nazywałem tabela 13. OK, i co ja tutaj zrobiłem? Też napisałem data od, data do, ale potem postanowiłem sobie trochę ułatwić życie i wpisałem sobie tutaj poszczególne wartości. Styczeń 22, luty 22, marzec 22, czyli poszczególne miesiące. I teraz słuchajcie, tu jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Z jednej strony tutaj jest to tekst, czyli styczeń 22, ale może to być też traktowane dla nas jako data. Ja to wykorzystałem, żeby tutaj zdefiniować parametr. I zobaczmy, wejdziemy sobie w F2, może troszkę powiększę jeszcze tutaj, powiększymy F2 i zobaczcie, co my tutaj mamy. Jeżeli podobne warunki jak tam lub potem oraz. I teraz zobaczcie, odwołując się do tutaj do D4, to tutaj stosuję funkcję wartość. I w tym momencie, jeżeli zastosuję wartość D4, to będę miał wartość daty. Gdybym się odwołał do D4, to byłby tekst, to by nie zadziałało. Więc to jest pierwsza ciekawostka tutaj. I potem chciałem znać koniec miesiąca. Skoro to jest styczeń 22, to jest 1 stycznia, a taką datę tutaj wpisałem, to chciałbym znać datę ostatniego dnia miesiąca. Jest gotowa funkcja, to jest numer seryjny ostatniego dnia miesiąca i tutaj podobnie odwołałem się do wartość D4 i potem jeszcze podajemy warunek 0. Dzięki temu w ten sposób uzyskałem informację, czy ktoś przebywał w danym miesiącu, czy nie. I teraz zobaczmy, czy to się zgadza. Tutaj ktoś przebywał od 1 lutego do 31 maja, jest nie. Tutaj już znajdował się w maju, tutaj w marcu, tak, w kwietniu, tak, w maju, tak, w czerwcu już nie. A teraz zobaczmy, gdybym tutaj napisał na przykład 13 marca, to zobaczcie, w marcu jeszcze była osoba, a w kwietniu już nie. I teraz idąc dalej, gdybym chciał to policzyć, to tutaj zastosowałem funkcję licz jeżeli, tak? Ale pamiętajmy, jeżeli będziecie się odwoływali tutaj do kolumn tabeli, to będziecie musieli zmieniać tutaj zmiany odwołania tutaj tych kolumn. Natomiast tutaj zastosowałem analogiczną funkcję, tylko zamiast wartości tak, nie, wpisałem 0,1, dzięki czemu już uzyskałem, a tu sobie wpisałem normalną funkcję suma, tam powiedzmy do 1019 wiersza i od razu mam liczbę osób i dzięki temu taka tabela po przekształceniu od razu mnie informuje, ile osób, pensjonariuszy przebywało w danym miesiącu. Ale postanowiłem jeszcze pójść dalej, bo ten temat mnie dość, nie ukrywam, zaintrygował i poszedłem jeszcze w takim kierunku. A co by było, gdyby policzyć, ile jest tak naprawdę osobodni w danym miesiącu. No bo skoro pierwszy na przykład pracownik przebywał od 1 lutego do 18 marca, to chciałem policzyć, ile dni tutaj będzie przebywał, tak? I tutaj w ten sposób tutaj obliczyłem, zmodyfikowałem tutaj tą funkcję. Ona jest tutaj już jest bardziej rozbudowana. I powiem wam szczerze,
zostawię dla Was to jako wyzwanie, prześledźcie tą funkcję i tutaj też na dole dokładnie jest funkcja, która oblicza nam, ile dni dana osoba była w miesiącu. Zobaczcie, jeżeli ktoś tutaj był od 15 stycznia do 21 lutego, to w styczniu był 17 dni, a w lutym 21. Wszystko się zgadza, potem mamy 0, tak? Dlaczego tutaj, zobaczmy, czy takie same dane będziemy mieli u góry, ponieważ w trakcie pracowałem 15 stycznia do 21 lutego, mamy 31-21, tak. Tutaj ta część jest częścią niewłaściwą, jeżeli znajdziecie błąd, to super. Brakowało jednego parametru, te funkcje są funkcjami właściwymi. Dlaczego? Tutaj w tej funkcji odwołałem się tylko do końcówki, czyli do końca miesiąca, ale nie uwzględniłem przypadku, że pracownik rozpoczyna 15 stycznia. Ta część już jest właściwa. Od 15 stycznia do końca to jest 17 dni. Potem tutaj 21. Widzicie, ta wartość była 21, czyli końcówkę dobrze liczył, ale nie brał pod uwagę tego początku. Także reasumując, ta część jest właściwa. I tym samym torem możecie pójść dalej i zastosować taką koncepcję, na przykład w liczeniu osób w poszczególnych godzinach, na przykład pracy, tak? Czyli między 6, 7, 7, 8 i tak dalej. Tutaj analogicznie w ten sam sposób można zrobić. Także tak wyglądały moje łamigłówki z datami. Myślę, że tutaj jest kilka ciekawych koncepcji. Jeżeli liczycie czasy pracy albo obecności, liczby pracowników, to mam nadzieję, że tego typu informacje Wam się przydadzą. Jeśli podobał Ci się ten film, będę wdzięczny za komentarze, za lajki. Dzięki temu ten film będzie mógł docierać do większej liczby użytkowników Excela, co też oczywiście będzie mnie bardzo cieszyło. Dzięki dzisiaj za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. I oczywiście informuję, że jak zawsze teraz spotykamy się we wtorki o godzinie 10. Jeśli ktoś ma ochotę wpaść i pogadać ze mną, zadać mi pytanie dotyczące Excela, to zapraszam. Link do rejestracji znajdziecie tutaj, pod tym filmem we wtorki o godzinie 10. Bardzo serdecznie zapraszam i dzięki za dzisiaj. Pozdrawiam. Tomek, a jeszcze oczywiście informacja, ten plik możecie pobrać ze strony www.magiaexcela.pl z archiwum Excel Coffee Room, te pliki są tam dostępne. Także korzystajcie, uczmy się, no i pracujmy szybciej i wydajniej. Trzymajcie się, cześć!